W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób rozdzielić audio, tak aby gra była na innej ścieżce dźwiękowej niż nasz głos. Zapraszam Was do oglądania. Włączamy sobie oczywiście OBS-a. Przechodzimy sobie do ustawień. W tym momencie przechodzimy do zakładki wyjścia i jak widzicie, to tutaj są ustawienia, które pewnie jak ktokolwiek grzebał w OBS-ie, to pewnie je zna. No i tutaj ustawiamy bitrate, nagrania, gdzie mają się zapisywać i tym podobne. Używać wiele ścieżek audio, trzeba zaznaczyć opcje zaawansowane. W tym momencie nam się pokazują no szersze ustawienia, możemy tu więcej zrobić. I osobiście, jeżeli streamujecie właśnie na takich ścieżkach, jeżeli chcecie na przykład mieć nagrywanie i streamowanie i nie musicie tego zmieniać, to zaznaczamy sobie tutaj ścieżki dźwiękowe na szóstkę. Na streamingu oczywiście. A jeżeli chcecie nagrywać, no to zaznaczacie sobie załóżmy kilka ścieżek. Ile ma być ścieżek pod ten? Załóżmy, ja mam trzy źródła dźwięku, czyli tu jest mikrofon, urządzenie i tu ja mam rozdzielone kanały w słuchawkach, dlatego ja mam dwa urządzenia audio. Dlatego tutaj zaznaczam, jeżeli mamy trzy tutaj suwaczki, ile tam sobie wybierzemy po prostu tutaj w dźwięku, no to tutaj wybieramy tyle, czyli ja sobie wybieram 3 plus 4. Później Wam powiem jeszcze, jak to wykonać. Pamiętajcie, żeby tutaj w streamingu była inna zaznaczona, ponieważ będzie to po prostu się psuć. No i tutaj resztę ustawień nie będę omawiać, jak tutaj to działa. Pewnie już to macie ustawione, a poza tym już takie poradniki na moim kanale są. Klikam sobie zastosuj i w tym momencie przechodzimy sobie tutaj do mikseru dźwięku. Jeżeli tego nie macie, dajecie sobie panele i tutaj macie mikser dźwięku. Wtedy Wam się powinien pokazać takie okienko. Klikamy sobie prawym zaawansowane ustawienie dźwięku i mamy takie, co tutaj rozwijamy sobie. Jak zauważycie, tutaj mamy ścieżki. I tutaj, jak widzicie, wszystko jest pozaznaczane. Ja sobie odznaczę wszystko. I oczywiście tutaj na szóstkach wszystko musi być, żebyście mieli dźwięk na streamie. Ale tak, teraz tak. Wybieramy sobie, gdzie chcemy mieć mikrofon. No załóżmy, chcemy mieć na pierwszej ścieżce mikrofon, na drugiej chcemy mieć pierwsze urządzenie audio, na trzeciej drugie urządzenie audio. I w tym momencie mamy porozdzielone ścieżki. Wszystko nas słychać na streamie, który właśnie leci pod szóstkę. A tutaj, jeżeli nagrywamy sobie, to tutaj będzie nam brało z tych ścieżek. Możemy jeszcze sobie tutaj poustawiać balans, czy nas na bardziej słychać w lewej słuchawce, czy bardziej w prawej. No. I tak więc ja sobie to ponagrywam, oczywiście tutaj to ściszę. To jak zauważycie, tutaj są różne ścieżki, czyli tutaj na początku sobie gadałem coś na tej ścieżce, to będzie tak rozłożone. Tu będzie pierwsza ścieżka z naszym głosem i na drugiej jest ten dźwięk, który puściłem. Patrzcie, sobie to ponagrywam, oczywiście. I patrzcie, teraz jak sobie mogę to Wam nałożyć specjalnie. I zobaczcie, sobie to ponagrywam, oczywiście. Mogę również montować. Jak widzicie, wszystko działa, wszystko jest rozłożone. I to jest na pewno fajne dla twórców, ponieważ gdy wysyłacie swój materiał montażyście, który właśnie będzie montować wasz film i chce po prostu coś tam powyciszać, na przykład załóżmy w grze, przyciszyć grę, przygłośnić grę, albo załóżmy jak słuchacie czegoś na jakimś szocie czy coś, to żeby to wyciszyć i dodać muzykę no copyright. Załóżmy takie sytuacje. To bardzo przydatne jest właśnie rozłożenie ścieżek i wysłanie to montażyście, ponieważ później może sobie coś przyciszyć, coś podgłośnić. Załóżmy Discorda sobie możecie rozdzielić. Załóżmy Discorda możecie sobie rozdzielić w takim OBS-ie, że załóżmy na innym dźwięku jest Discord i takie rzeczy, jeżeli macie rozłożone kanały, to wtedy wszystko Wam działa i nie musicie się martwić o to, że na przykład załóżmy gra będzie za głośno, a natomiast osoby będą również za głośno. No bo wiem, że takie są problemy, że na przykład znajomi się źle nagrają w tle, to zawsze ich można trochę podgłośnić, bo zawsze montażysta coś może zrobić. A jeżeli jest wszystko nagrane na jeden nagranie, no to no nie może nic z tym zrobić, może jedynie eksperymentować, ale to są bardzo trudne jest, żeby gdy wszystko jest, załóżmy w tylko jednym, w jednej ścieżce, czyli dźwięk nagrania osób, to ciężko jest cokolwiek z tym zrobić i film może wyjść do dupy. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, no i bajo!